piątą niedzielę Wielkiego Postu w Kościele czytamy Ewangelię, w której ukazana jest scena z jadną grzesznicą przyprowadzoną do Jezusa. Faryzeusze domagają się sądu, który w tamtym czasie oznaczał po prostu ukamieniowanie. Pan Jezus prosi, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Nikt nie pozostał, wszyscy odeszli. Okazało się, że ci, którzy oskarżali tak ostro tą jedną niewiastę, również nie byli bez grzechu. Pan Jezus ostatecznie daje przebaczenie tej osobie, prosząc, by już więcej nie grzeszyła. To wydarzenie jest bardzo ważne w naszym rozumieniu grzechu. Często jest tak, że my bardzo dobrze widzimy grzechy naszym bliźnich i potrafimy to przy różnych okazjach wytykać. Natomiast nie widzimy swoich własnych grzechów. Potrzeba łaski, by zrozumieć swoją grzeszność. Jeszcze większej łaski, żeby z nich wyjść. Na tej drodze nawracania się mamy konfesjonał, sakrament pojednania i pokuty, gdzie otrzymujemy przebaczenie grzechów w imię Jezusa Chrystusa. Jednakże pełne przebaczenie dokonuje się wtedy, kiedy dokonujemy zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu. I tutaj pojawia się poważny problem. Mianowicie ten, że nie widzimy swoich grzechów wobec bliźniego i nie widzimy potrzeby zadośćuczynienia bliźniemu. Jeżeli ktoś kogoś oskarży plotkami, obmowami, powinien odwołać te plotki i przeprosić. Jeżeli ktoś uczynił krzywdę, powinien naprawić tę krzywdę. Tradycyjne nauczanie mówi się o obowiązku restytucji, czyli przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeżeli się wzięło jakieś pieniądze, to samą sumę należy zwrócić. Albo ekwiwalent. W praktyce bardzo rzadko zdarza się, by po spowiedzi penitent dokonał restytucji. Właśnie dlatego, że my nie bardzo dostrzegamy wagę grzechu wobec bliźniego. Nie widzimy naszych grzechów wobec bliźniego. Nawet jeśli wyznamy te grzechy, to nie dostrzegamy problemu. Jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to również powinniśmy przebaczyć naszym bliźnim i powinniśmy prosić ich o przebaczenie. Naprawić szkody, które wykonaliśmy. Jest to najtrudniejsze, ale dopiero wtedy w pełni możemy cieszyć się łaską pojednania i przeżywać nasze nawrócenie.